Teatr za czerwoną kurtyną to teatr słodkiego misiaka, od malucha do przedszkolaka. Zapraszamy dzisiaj na przedstawienie pod tytułem Joga z żabą. Możecie ćwiczyć razem z żabką. Zapraszamy. O poranku wita Was żwawa żaba. Czy już jest przygotowana świeża trawa? Czy stroje do jogi już są wybrane? A śliczne buźki mocno roześmiane? Dzieciaki kochane, siadajcie na trawie i dokładnie przyjrzyjcie się żabie. Żaba zaraz pokazuje, jak tu jogę się trenuje. Trzy uśmiechy, weź dwa wdechy, potem wydech wielki bierz i już nie bądź jak ten jeż. Gdy złość wielka się rozpęta, nogami machaj jak wierci pięta, a gdy nadal złość cię nęka, tupnij w balon, niechaj pęka. Gdy już spokój osiągniesz tu, to ćwicz oddechy. Joga z żabą to rozluźni. Nawet tego, co już bluźni. Zatem ręce wysoko weź do góry, poczuj, że latasz ponad chmury. Myślę, że szczęścia to da ci wiele i będziesz wesoły jak ja niedzielę. Ćwicz zatem z żabą z wieczora i z rana. Na to pora zawsze jest wspaniała i dzieci zaproś do tego wiele, bo to dopiero będzie wesele. Potem spokojnie połóż się, odpocząć pora, każdy to wie. Wyleguj się zatem, jak tam chcesz, a jak to zrobić, to ty już najlepiej wiesz. Zapraszamy na jogę z żabą. Zapraszamy następnym razem.